okres okcywilizacyjny, a chwilę po opuszczeniu Tybetu, jakby po opuszczeniu lasy, spotykamy taki oto dziwny pojazd, którym, jak się okazało, poruszał się komunistyczny aktywista. A ten facet jechał przez Tybet i opowiadał o tym, jakim to świetnym ustrojem jest komunizm. Natomiast no, w wyniku polityki komunistów w Tybecie wymordowano kilkadziesiąt tysięcy osób i właściwie zniszczono bezcenną tybetańską kulturę. Także facet miał wyjątkowy tupet i odwagę, że samotnie jechał i opowiadał Tybetańczykom, jak to fajnie żyć w komunizmie. Co ciekawe, on był bardzo nowoczesny komunistą, dlatego że wręczył nam swoją wizytówkę, na której miał adres strony internetowej, a poza tym powiedział, żebyśmy kliknęli, że go lubimy na Facebooku. No, my nawet może jego byśmy mogli polubić, bo w sumie był sympatycznym facetem. Natomiast głoszone przez jego poglądy już niekoniecznie. Szczególnie kiedy widziało się takie obrazki, jak dzieci do szkoły musiały, tybetańskie oczywiście, musiały w karnym urzędzie pod flagą czerwoną maszerować na lekcje. No niestety obecnie w Tybecie widać, że wprawdzie poluzowano trochę politykę, czy przywróconej swobód religijnych, ale z drugiej strony prowadzona jest tam polityka takiej sinizacji, jak kiedyś w Polsce pod zaborami, pewnie gdzieś tam się słyszeliście na historii, że była polityka rusyfikacji, jak starano się Polaków wykorzenić, tak obecnie robi się z Tybetańczykami. Po prostu jest obowiązkowa nauka chińskiego, przybywa bardzo wielu imigrantów chińskich, osadników i prawdopodobnie w Tybecie za kilkadziesiąt lat Tybetańczycy będą mniejszością, to będzie po prostu kolejna chińska prowincja, co jest bardzo przykre, dlatego że Tybetańczycy mają zupełnie odrębną kulturę, są odrębnym narodem o wielowiekowej tradycji. Natomiast no, trudno w tym momencie Chiny powstrzymać, to Chiny są mocarstwem, nikt o Tybetańczyków się nie upomni. My po opuszczeniu lasy zbliżamy się do Himalajów i wreszcie na horyzoncie pojawiają się najwyższe góry świata, pierwsze ośmiotysięczniki. Tutaj chyba nic z tym nie będzie, a nie, nawet widać. Po lewej stronie Bartka, ta taka biała góra, to jest Mount Everest, czyli najwyższa góra świata. No i my, podobnie jak uciekinierzy, przekroczyliśmy to pasmo górskie.